Hej, cześć, siemanko, witam was serdecznie w kolejnej części z WWE 2K24 Night of Champions. Rozpoczynamy od pojedynku kobiet. Women's Championship. Asuka będzie broniła mistrzostwa swojego. W sumie taki fun fact. Jesteśmy na Night of Champions. To jest Jeddah, Saudi Arabia i zawodniczki będą odkryte. Tyle, że ma taki lekki błąd, jeżeli chodzi o... Że jednak mogli zrobić, że wiecie, że Night of Champions... Ogólnie kiedyś było tak, że jak się wybrało jakąś tygodniówkę czy jakiś ten, to po prostu leciało randomowo, gdzie jakieś miasto, nie? Czasami nawet było, że Paryż, Francja, a tutaj jest chyba zawsze tak jak było, w sensie tak jak było właśnie Night of Champions w tym Arabii Saudyjskiej, tak teraz w grze też tutaj jest Arabia Saudyjska. Asuka będzie broniła mistrzostwa Women's Championship przeciwko Bayley. Teraz mają taką rywalizację swoją na w prawdziwym oczywiście WWE. Asuka. Tutaj użyłem Aski z stroju z Showcase'a, który zblokowałem. Także na pay-per-view będzie mogła się pokazać właśnie w innym stroju niż normalnie. Także spoko, spoko. Asuka już zmierza do ringu. Bayley czeka. No i pojedynek 1-1. Rozpoczynamy pierwszą część. Znaczy no, drugą część. Ale pierwszy pojedynek właśnie z tej drugiej części. Asuka's gonna kill your chanty, słychać. Women's Undisputed Champion. Wow. Już nawet taką nazwę dali temu mistrzostwu. The Challenger. Bayley. WWE Women's. Asuka kontra Bayley. Mistrzostwo na szali. No i rozpoczynamy. Oczywiście w tej części też będzie pojedynek tag team o mistrzostwa SmackDown. Też Tornado Tag Team, jak było w poprzedniej części. No i main event oczywiście walka o mistrzostwo World Heavyweight. O, teraz od razu zaczęła Asuka, ale Bayley szybko ją skróciła i przeszła do ofensywy. O, teraz uderzenia od Aski. Ale kombinacja, ale backhand. Bayley na łopatkach. O, teraz kontra, ładnie kopnięta teraz w brzuch. I szybki takedown. I obija ją teraz Bayley. Agresywnie, agresywnie Bayley. No to musi uważać, bo Asuka jest nieprzewidywalna. O, uwaga. O, teraz spinning. Wow, to taki jakby enziguri, ale dosłownie taki... Ładny kopniak. O, wyrotuje teraz Bayley. Sędzina będzie wyliczać. O, teraz jeszcze atak na nogi, proszę bardzo. Asuka tu próbuje osłabić nogi. Czy sędzi... Co ona tu by... Dobra, liczy. Z chwilę myślałem, że nie liczy. No, próbuje teraz złapać Asuka. Jeszcze kopana za ringiem Bayley i od razu uderzenie. Bayley. Oj, teraz prosto w narożnik. O, ale Asuka od razu podcina przeciwniczkę. O, teraz uderza, o, obita, obijana teraz mocno Bayley, jeszcze o barykadę, o tą... Wrzucona teraz do ringu Bayley. 8. Sędzia każe wracać do ringu. O, będzie trzecia lina, Asuki. O, ładny unik. Ogólnie sobie tam pozmieniałem troszeczkę ustawienie, jeżeli chodzi o submissiony i wiecie, o dźwignię i o pinowanie, że będzie to trochę łatwiej, bo jednak jeżeli chodzi o dźwignię w tej grze, to jest za bardzo OP. To jest tak broken, że naprawdę nie da się podbijać. Podbijać, nie da się wyrwać z finisherów, w ogóle z zwykłej dźwigni, także to jest naprawdę... No teraz już jest tak wyrównane u mnie, tak zrobiłem, że wiecie... Że da się fajnie kickoutować, można fajnie pojedynki przeciągnąć,
Nie ma tak, że to się pojedynek się skończy tak jak poprzednie, tak jak tu właśnie, no były w uniwersie takie akcje, że właśnie były te pojedynki kończyły się no zbyt wcześnie, po jednym finisherze, czasami po sygnaturze. Kick out po jednym, Bailey. Jest to fajnie, oczywiście musiałem to mi się posłużyć tutorialami na YouTubie. I posłużyłem się tutorialami z 2K23. No tu w sumie nie ma nic zmienionego. Teraz Bailey łapie Askę. I skookslam. Ale Aska wstoje i od razu Bailey przychodzi do ofensywy. Teraz wymiana. Irish Whip. O, miał być suplex. O, kontra. O, teraz wyrzuca Bailey Askę. Proszę bardzo, teraz jeszcze jakiś trash talking do Aski od Bailey. O, Bailey już lekko zmęczona tam chodzi. No trochę na pewno dostała w kość. Sędzia każe Asce wracać do ringu, Aska po prostu stoi. No, w końcu się odważyła, wchodzi do ringu. Mistrzyni. I rozpoczyna od dropkicka. Mocne wejście do ringu. Bailey lekko zakłopotana. O, teraz zapalana za włosy i jeszcze kolano. Prosto w twarz i mamy pin. Kick out. O, teraz Bailey. Szybko. Bo uwaga. Co jest? Czemu one tak dziwnie stoją? Dobra, ustawiły się. Już myślałem, że będzie biła ją po plecach. O, teraz trading. Wymiana ciosów. Bailey. Bailey pokazuje, dawa jeszcze. Ale zasłania. I kolejne uderzenie. No teraz wymiana. I Bailey szybko. Double axe handle. Od Bailey. No Aska teraz z lekkimi problemami. O, uwaga. Belly to belly. One, two. O, kick out Aski. Bailey wściekła. Od razu zasypuje kopniakami. Jeszcze łokieć. No teraz uniki. Trzeba też używać tych uników, takich co one się tak odchylają. Ole! Arm drag. Znaczy nie arm drag. Coś innego to było. O, Bailey. Forearm. I za włosy, nie przepisował trochę. Bailey na trzeciej linie. Mamy splash i mamy pin. No nogi trochę wystają, sędzia nie powinna tego zaliczyć. Ale kickał ze strony Aski. Aska obijana dosyć mocno tutaj. Jeżeli chodzi o te akcje. Żebra, teraz jeszcze głowa. I dropkick w plecy. Bailey tutaj mocno dominuje, ale uwaga, roll up! Sędzina, ale to długo trwa. I kick out po dwóch! Ale to długo strasznie trwa, jak ta sędzina, zanim zacznie uderzać w tą matę. Nie wiem, powinni to trochę zmienić, że to powinno troszeczkę szybciej. Uwaga! Mamy submission! Ale wyrywa się łokieć prosto w twarz! I crossbody! Bailey teraz kontroluje ten pojedynek. Trzecia lina ze strony Bailey. Uwaga, role model na trzeciej linie. I mamy elbow! I kick out! Po raz kolejny! O, Bailey ma super finishera, nawet nie wiedziałem, że ona ma super finishera. Ciekawe co to jest, no na pewno nie tutaj. Irish Whip. I nadziewa się na łokieć. Irish Whip. Uwaga, Bailey. Belly the belly. Z trzeciej liny. A raczej z drugiej. Bailey przypina Askę. Bailey
nową mistrzynią kobiet na SmackDown. Proszę bardzo, Bayley. Teraz pokazuje, kto tu jest role model. Kto teraz będzie dowodził dywizją SmackDown kobiet. No, nie powiem, świetny pojedynek, no. Ale no, to tyle, jeżeli chodzi o ten pojedynek. Przechodzimy do kolejnego pojedynku. Okej, przynajmniej kolejny pojedynek, tym razem walka o mistrzostwa SmackDown Tag Team. It's a new day, yes it is, dokładnie tak, New Day. Wygrało swój pojedynek na SmackDown, przeszło do Night of Champions. No i Pretty Deadly również wygrali. I przechodzą do pojedynku na Night of Champions o mistrzostwa. Tornado Tag Team, oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej. No tutaj postanowiłem trzymać się tej zasady. Tak samo jak było w pojedynku o pasy Raw. Tym razem pasy SmackDown. Ale potem myślę, że będziemy się trzymać zasady normalnego tag teamu. Ewentualnie jakieś stypulacje. To też będzie zależało od tego, jak tam będzie się rywalizacja toczyła. I to będzie zależało, myślę, wydaje od pay-per-view. Bo nie każde pay-per-view musi mieć jakieś zaraz extreme rulesy i wszystko inne. Tak samo też myślałem o zwykłych tygodniówkach, żeby też nie po prostu nie abizować tego, że jest co chwilę jakieś stypulacje dodawać, bo to potem się człowiekowi znudzi, jak jest, wiecie co, odcinek Raw, Extreme Rules, albo No Holds Barred, albo wiecie tam co innego, nie? Bo to jednak jest, no. Potem się szybko może znudzić, no. Więc nie ma co. A coś mi te włosy latają. A to jest chyba slow motion jakieś, czy o co tu chodzi? Nie wiem, dziwne, ale dobra. Pretty Deadly. Będą się bili o mistrzostwa tag team. To jest tornado, także wszystko się dzieje w ringu. Czterech zawodników będzie się biło. Także nie będzie tutaj... No będzie tak jak na pojedynku Raw, czyli... Będzie się dużo działo. I na pewno może to trwać dosyć długo, więc... Pewnie jak będzie jakiś przestój w pojedynku, albo po prostu... No, nie będzie się nic ciekawego działo. To trochę to poskracam. Żeby też po prostu nie potem nie trwało nie wiadomo ile, bo też nie każdy, wiecie. No jak się nic nie dzieje, to potem człowiek może się szybko znudzić, wiadomo, nie? Ale dobra. Walka o mistrzostwa tag team. O, to ładnie. DDT! Kofi Kingston i od razu rozpoczynają mocno New Day. New Day, uwaga! O, to ładny. Flapjack jakby. Uwaga, teraz Xavier Woods. I mamy back suplex. Kontra. Jeszcze sędzina się będzie mieszać między tych zawodników. No tu się dużo dzieje, także jakbym... O, tu dropkick pomógł tutaj teraz. Keith Wilson to chyba jest. Uwaga. O, ładnie teraz forearm prosto w plecy. Znowu ten Keith Wilson tam. To chyba jest Keith Wilson. Nie wiem teraz jak oni się... Tak, chyba tak. Nie, może ich będę mylił, nie wiem. Pretty Deadly. Po prostu. Elton chyba jest ten blondyn. Uwaga. O, teraz wylatuje. O, Russian Leg Sweep. Ładnie tam w ringu. Xavier Woods. O, sięga po coś pod ringu, ale już się nauczyłem, że tutaj... Oni wyciągają coś pod ringu, ale widzicie, od razu rzucają, więc to też nie jest tak, że to jest... no disqualification, bo to nie jest prawda. Już się na tym przejechałem. Że to nie jest jednak no disqualification. O, tam jakiś suplex. Face first, oczywiście. Teraz rzucony, uwaga, pin. Je, przerwany. O, uwaga. Russian leg sweep? Nie. Powrót do ringu. Dobra, to jest Elton, to jest na pewno Elton, bo popatrzyłem teraz... O, kontra! Oj, z crossbody! Pin! Kick out! O, uwaga, pin! Kick out! O, teraz kopnięty! Oj! Monkey flip! Tam jeszcze rzucony! Tak, Elton to jest ten blondyn. O, mamy tam dźwignię jakąś. Ale wyrywa się Kid Wilson. O,
Ultras nadzieła się na kolano Elton Prince. No tutaj New Day, doświadczony tag team. Bardzo długo byli mistrzami tag team. Bardzo wiele razy też byli mistrzami tag team. Więc tutaj, no... Oczywiście Pretty Deadly też byli mistrzami tag team w NXT. No tutaj jednak doświadczenie mi się wydaje, że... Uff, Ultras dropkick przewyższa New Day. Wiecie, włączyłem te identyfikatory, żeby wiedzieć, na kogo się przełączać, bo to jednak jest przydatne. Uwaga, Kofi. Będzie DDT. Elton Prince. O, trzyma się blisko lin. Uwaga, side slam. Jeszcze teraz axe handle od Kofiego. A powrót do ringu od Prince'a. O, uwaga. SOS! Kofi Kingston i od razu dropkick w nogi. O, uwaga, teraz Prince. O, kick out od razu. O, big boot. Trochę tam trafił w nogę. Ciekawe, że to w ogóle nie wiem, te takie, wiecie, co się wymienia na tych ciosów w pojedynkach tak. Tam się stędzina, ona się tam miesza między nich. Uwaga. O, fucking arrow. No i teraz dwóch na jednego. Teraz jeszcze kopany Elton po plecach. Podnoszony, czy będzie jakaś akcja tag team, double teaming? Oh. Discus punch, pin! Ale kick out po dwóch! W walkach tag team w ogóle jest całkiem inny, zmieniony ten tryb. Nie zmieniło się to. Two! Kick out! O, New Day, uwaga! O nie! Kofi tutaj uzopany za nogę. O, dostał teraz Elton. Powrót do ringu. Unik. Uwaga. O, powerbomb, pin. Ale kickał od razu. Ale zmieniło się, bo ten pasek tak szybko strasznie leciał, a tego nie było. Ja myślałem, że to zmieniłem, ale co, w walkach tak team tego to w ogóle nie obowiązuje? O co tu chodzi? Dopiero co się chwaliłem, że można fajnie pojedynki przedłużyć, ale to w sumie na pojedynkach tak team. O, Cold Breaker! Przerywa. O, teraz uderzony w tył głowy. Xavier Woods. A już łeb. O, tam poszła krew od Kofi. O, zaraz kontra. Xavier Woods. O, będzie DDT. Pin. One. Two. Złapał się za liny i jeszcze skikautował. Ale sędzina tego nie widziała. O co tu chodzi? Uwaga. O, jeszcze teraz. Aha. To w ogóle nie działa, ty. O, double team. Uwaga. O, teraz. Pin. O, przerywa to ki. To nie podbiłbym tego. O co tu chodzi? Uwaga. O, Trouble in Paradise. I to już z koniec. New Day. podwójne pilowanie. I mamy nowych mistrzów tag team. New Day. Ale finish tego pojedynka. Zakrwawiony Kingston w ogóle. The New Day wygrywa mistrzostwa tag team. Niezły taniec, a my przechodzimy do main eventu, Night of Champions. Okej, okay, przynajmniej main event tego Night of Champions pay-per-view. No holds barred. Seth freaking Rollins kontra Drew McIntyre.
Seth freaking Rollins. Seth freaking Rollins będzie bronił mistrzostwa przeciwko Drew McIntyre'owi. To już jest kolejne zestawienie tych dwóch zawodników. Seth freaking Rollins. No to wejście już oglądaliśmy tyle razy, więc chyba nie ma co. Oczywiście chwilę jeszcze poczekamy, aż tutaj ludzie będą śpiewać Seth freaking Rollins. Mistrz World Heavyweight w main eventie, Night of Champions, będzie bronił mistrzostwa przeciwko właśnie Scottish Warrior McIntyre. Już pewnie to nieraz mówiłem, ale ten ekran na tej arenie jest masakra, no. Titan Tron jest taki, że ucina w ogóle cały ten... Bez sensu to jest. Scottish Warrior McIntyre kontra Rollins. Drew jest dosłownie ma bzika, to można to powiedzieć, na punkcie tego mistrzostwa i ma swoją szansę, nie wiadomo czy nie ostatnią, żeby położyć ręce na tym mistrzostwie, więc musi to dobrze wykorzystać Drew McIntyre, żeby nie zaprzepaścić tej swojej szansy. No wiadomo, jeszcze mógłby mieć w przyszłości jakąś szansę, ale no... Kolejka do tego pasa jest długa. I tutaj... Każdy na pewno chciałby... Każdy ma chrapkę na to mistrzostwo, zwłaszcza, że to jest Universe, więc wiadomo, że tu każdy może mieć okazję, nawet taki, wiecie, Santos Escobar, czy tam jakiś inny taki, wiecie, zawodnik, który ma niski overall i jest w ogóle niewykorzystywany. Także McIntyre. Może jeszcze się kiedyś po ten pas rzuci, jeżeli teraz by nie wygrał, wiadomo. A jeżeli wygra, no właśnie, to czy go odda? Czy tak łatwo będzie, tak łatwo będzie mu odebrać ten pas? Seth freaking Rollins, Miss World Heavyweight. Dokładnie tak. Piękne mistrzostwo, bardzo ładne. No holds barred, czyli... No DQ, można się naparzać wszystkim, także podejrzewam, że tutaj zawodnicy będą sięgać po różne bronie i rozpoczynamy pojedynek i od razu McIntyre i Rollins i chopy. Czy ten pojedynek znowu zakończy się krwawo, jak to było w przypadku na Monday Night Raw? McIntyre nadepnięty, teraz Rollins. O, kontra. O, kontra, ładnie. O, dropkick, odsunął się Rollins. O, uwaga, o, forearm. Jeszcze teraz nadepnięty na rękę. Uwaga, air whip. Wow, ale teraz... O! Too late. O, tu on kiedyś myślałem, że on będzie robił super kicka normalnie w twarz, a on po prostu robi... O, teraz kontra. Szybszy był McIntyre. Będzie suplex? Jest suplex. O, będzie ale szyb. O, spinebuster. Przypięcie. Kick out. Uwaga. I kolejny neckbreaker. Tym razem mamy pin. Proszę bardzo, McIntyre, jaka tutaj pozycja do pinowania. O, ładnie teraz Rollins. Hip toss. O, już whip. O, teraz clothesline. I jeszcze clothesline w tył. Pedigree? O, jednak nie! McIntyre szybszy! O, tu mogło być Glasgow Kiss. Vicious clothesline. Uwaga! Wymiana! No tu mówi teraz Corey Graves, że to może być największa rywalizacja in history. No tu ci zawodnicy pokazują i żaden nie odpuszcza. Uderzenie za uderzeniem.
O, Rollins. Kto się podda? Uwaga. O, forearm. McIntyre. O, mamy łopatę. O, to jeszcze ląduje głową na łopacie i się wyrolowuje z ringu. O, uderzony teraz Rollins. O, jeszcze w tył. Jeszcze w głowę. No, agresja McIntyre'a tutaj. No i mamy stół. O, teraz McIntyre. Uwaga. O, McIntyre. Powerbomb za string. Prosto w stół. Ląduje Seth freaking Rollins. Ale się podnosi. This is awesome. Kontra. I kolejna kontra. Irish Whip. No i mamy dropkick. Pin. Kick out po jednym. I jeszcze elbow drop. I neckbreaker. Rollins. O, prosto w narożnik teraz. Ale jest kontra. McIntyre'a. I uderzony teraz Rollins. O, teraz. Uderzenie, ładny kopniak tam w narożniku. O, teraz jeszcze naciąganie ręki od McIntyre'a. I jeszcze clothesline, wicked clothesline. To by trzeba wyciągać najpierw rzeczy takie zwykłe, a potem dopiero stół i go łamać, bo on znika po tym tym. Jakaś baba tam się zaśmiała śmiesznie. O, jeszcze na tym nie skończył. Wyciąga tu arsenał broni McIntyre. Ale również im Rollins coś wyciąga i to Rollins teraz sięga po stół. Miejmy nadzieję, że to nie Rollins na nim wyląduje. O, teraz uderzony. I kolejne uderzenie w głowę. Kontra. Uwaga. O, teraz. Na stół. Kick out. Kick out Rollinsa. Uwaga! Future Shock na krzesło! I to może być koniec tego pojedynku! Raz! Dwa! Ale Rollins to kickoutuje! Rollins się czołga do narożnika! Jeszcze uderzony krzesłem! McIntyre wściekły! Chce wykończyć przeciwnika! Jeszcze krzesło! Kolejny! Rollins wstaje po raz kolejny. I kolejne uderzenie. Ale on nie kończy, McIntyre nie kończy tego. O, jest kontra. Oj, poszła krew również od McIntyre'a. Oj, na oj, na łopatę i krzesło. Uwaga. Oj, kolano. I kolejne kolano! Co jest? I mamy pin! I kick out! Szły po raz kolejny! I dropkick! O, to jest pojedynek! Obydwaj dają z siebie wszystko! Jeszcze kopnięty w twarz! O, będzie na krzesło! I mamy, nie, jednak nie na krzesło, prawie.
I kick out. Rollins. I mamy neckbreaker na stół. Teraz łapie za krzesło. O, uwaga. Kontra. Ale szłeb. Ładnie podcięcie. O, jeszcze. Overrolowuje się McIntyre. Sprytnie, sprytnie. O, mamy kij. To był błąd ze strony Rollinsa. Jeszcze uderzony. Uwaga. Ole, powerbomb. Rollins zakrwawiony. Prowadzony teraz. Jeszcze uderzono ring. I nadepnięty. Ale wstaje Rollins. Uderzony teraz mocno. Uwaga. O, będzie Future Shock DDT. O, teraz kopnięty. McIntyre. Jeszcze knee drop. Prosto w twarz. Co to było? O, teraz crossface. Crossface. No holds barred. Ale to i tak nic nie da, ale McIntyre walczy z Rollinsem. Ale to mu nic nie da. Wytrzymał. O, kick out. Oj, kij golf. Boże, golfowy, hokejowy, prosto między oczy. Oj, kolejne uderzenie, już krwawi McIntyre. Złamany ten kij. O, będzie jeszcze pedigree za ringiem. Pedigree. Obaj zawodnicy teraz leżą. McIntyre we własnej krwi. O, jeszcze będzie curb stomp. Curb stomp za ringiem. No tutaj Rollins zero jakiejkolwiek litości. No i to może być koniec tego pojedynku. To może być koniec. Seth freaking Rollins obronił mistrzostwo World Heavyweight. Rollins po brutalnym pojedynku. No ale to Rollins się dobrze zachował, jeżeli chodzi o ten, bo tak curbstone za ringiem, pedigree za ringiem, użycie kija, krew na macie. I to Rollins triumfuje w main evencie tego odcinka. I to było na tyle w tym odcinku, w tej części i w ogóle w samym pay-per-view Night of Champions. Dzięki wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, łapce w górę, subskrypcji, dzwoneczku i słyszymy się w kolejnym odcinku z WWE 2K24. Dzięki, cześć.